Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kociołek z cukinii. Potrzebować będziemy 10 deko wędzonego boczku, 30 deko łopatki. Łopatkę pokroiłam w taką kosteczkę, jedną cebulę, ząbek czosnku, jedną czerwoną paprykę i cukinię. Cukinię, paprykę pokroję w kostkę, a boczek pokroję w paseczki i odsmażę. Dodam cebulę i czosnek i należy to podsmażyć. I na podsmażony boczek dołożymy mięso, które również obsmażymy. Podlejemy wodą, doprawimy czosnek, również pokroję w kosteczkę. I cebulę kroimy i należy to podsmażyć. Należy boczek z cebulą podsmażyć. Pamiętamy o mieszaniu. Cukinię pokroję w kostkę i paprykę również. Cebulę dodaję do boczku. Podsmażamy. Mięso z boczkiem i cebulą już mam podsmażone. Podlewamy wodą, aby było całkowicie zakryte. Doprawiamy solą pieprzem. Słodką papryką i pieprzem cayenne. Będziemy dusić około godziny czasu. Do miękkiego mięsa dodamy paprykę i cukinię i będziemy dusić 20 minut. I kociołek będzie gotowy. Na sam koniec dajemy koncentrat pomidorowy. Mięso dusimy, tak jak wspominałam, około godziny czasu pod przykryciem. Do miękkiego mięsa dodajemy paprykę i cukinię i będziemy gotować około 20 minut. Dodamy również koncentrat pomidorowy. I kociołek z cukinii będziemy mieli gotowy. Tak to wygląda. Dodajemy koncentrat pomidorowy i całość gotujemy około 30 minut pod przykryciem. I tak oto kociołek z cukinii mamy gotowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Kociołek z cukinii.